Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne, przekładane ciasto z truskawkami. Szybkie i łatwe w przygotowaniu. Zaczynamy od przygotowania ciasta biszkoptowego. Do czystej i suchej misy wbijamy 6 dużych jajek. Wsypujemy około 250 g cukru, czyli jedną szklankę i 1/4 szklanki cukru. Jajka z cukrem ubijamy mikserem. Aby jajka dobrze się ubiły, trzeba je ubijać około 10 minut, do momentu, aż masa będzie bardzo puszysta, jasna i gęsta. Do puszystej masy dodajemy łyżeczkę esencji waniliowej i krótko miksujemy do połączenia. W tym czasie można już piekarnik nagrzewać do 175 stopni. Następnie do puszystej masy jajecznej przesiewamy 1,5 szklanki mąki. Do mąki dodajemy 2 łyżeczki proszku do pieczenia i razem przesiewamy do masy jajecznej. Mąkę przesiewamy w kilku partiach. Delikatnie, ale dokładnie mieszamy, tak aby nie było grudek mąki. Proszku raczej nie powinno się pomijać ze względu na zwiększoną ilość mąki. Biszkopt według tego przepisu wychodzi bardzo puszysty i zawsze się udaje. Ciasto przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównujemy powierzchnię i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni. Pieczemy około 30 minut do suchego patyczka. Grzanie góra-dół. Wyjmujemy biszkopt z piekarnika. Oczywiście wcześniej sprawdzamy patyczkiem, czy jest upieczony i zostawiamy do wystygnięcia. Następnie przygotowujemy galaretkę. Do szklanego naczynia wlewamy szklankę wrzącej wody. Wsypujemy 2 galaretki truskawkowe. I mieszamy do rozpuszczenia żelatyny. Galaretkę odstawiamy do wystudzenia. Następnie przygotowujemy truskawki. Umyte i osuszone truskawki kroimy na małe kawałki. Najlepiej dosyć drobno. I wracamy do ciasta. Wystudzony biszkopt przekrawamy na pół i jedną część z powrotem wkładamy do blaszki. Nasączamy wodą z sokiem z cytryny lub na przykład z alkoholem. A gdy galaretka wystygnie, przygotowujemy krem do ciasta. Do wysokiego naczynia wlewamy dobrze schłodzoną śmietankę kremówkę i zimną śmietankę ubijamy. Do ubitej, puszystej śmietany wlewamy wystudzoną, ale płynną galaretkę. Wszystko razem ubijamy do uzyskania jednolitej masy. Dodajemy pokrojone truskawki. Dokładnie mieszamy. I od razu połowę masy wykładamy na biszkopt. Masa bardzo szybko tężeje, dlatego ciasto powinno być już wcześniej nasączone. Wyrównujemy powierzchnię.
i przykrywamy drugim blatem ciasta. Lekko dociskamy. I ciasto nasączamy tym samym ponczem. Szybko wykładamy pozostałą część kremu. Wyrównujemy powierzchnię. I na krem kładziemy warstwę herbatników. Ciasto odstawiamy do lodówki. Następnie przygotowujemy czekoladę do dekoracji. Czekoladę mleczną, połamaną na kosteczki lub posiekaną, podgrzewamy z 3-4 łyżkami mleka lub śmietanki kremówki. I podgrzaną czekoladę z mlekiem dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiej polewy. Jeśli czekolada będzie zbyt gęsta, zawsze można dolać jeszcze 1 łyżkę zimnego mleka. I jeszcze ciepłą czekoladę wylewamy na herbatniki. I równomiernie rozprowadzamy. Dodatkowo można jeszcze udekorować białą czekoladą, przygotowaną w taki sam sposób. Wystarczy kilka kostek białej czekolady i 1-2 łyżki mleka. Białą czekoladę cienkim strumieniem wylewamy na ciasto. Można to zrobić łyżką lub wycisnąć za pomocą worka cukierniczego. Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc, aby herbatniki zmiękły. Polecam, ciasto jest bardzo smaczne i świetnie sprawdza się na wszelkiego rodzaju letnich imprezach, imieninach czy urodzinach. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!